Za chwilę rozpocznie się odcinek, a my oczywiście przypominamy, że mamy dla Was prezent, który możecie odebrać na naszym Instagramie. Link do Instagrama znajdziecie w opisie i musicie nas obserwować. W momencie, kiedy będziemy Wam dawać ten prezent, zaraz powiem, co to jest, konto będzie prywatne, także tylko osoby, które nas obserwują, mogą go otrzymać. Będzie to filtr całkiem nowy z naszego sklepu o nazwie The Happy Family z okazji zmiany naszej nazwy. Inne filtry możecie znaleźć na stronie naszego sklepu familysklep.pl i link również macie w opisie. Bierzcie udział, to właściwie nie jest konkurs, tylko takie rozdanie, także do poniedziałku, kto nas zaobserwuje, dostanie nasz filtr za darmo. Więc Sati został pogryziony przez psa sąsiada. Sati w tym momencie, jak to nagrywamy, jest w klinice, jest po operacji. Zobaczyłem, że no, Sati jest w szczękach psa. Oczywiście ja chciałam Kamilowi założyć bandaże, ale on jest super bohaterem, ręka. I mówi, że on nie będzie nosił bandaży. Jest 8 rano, Satiemu się pogorszyło, od mniej więcej 24 godzin nic nie pije i nic nie je, więc musimy z nim jechać do weterynarza, bo widać, że go bardzo boli. Ciężko mu jest chodzić, właściwie się praktycznie nie przemieszcza, tylko czasami przejdzie dosłownie metr, dwa, zmieni pozycję i jedziemy z nim. Sytuacja jest taka dosyć niefajna, dlatego że jeszcze dodatkowo Ola ma też lekarza na dzisiaj, musimy to zrobić jak najszybciej. A Ola też miała tak, że ją bolało po prostu w nocy, brzuch ją bolał. Hej Satiś, kot, otóż, co tam mordek, nie bój się, pojedziemy zaraz do lekarza. No mordko, baby, let it come to you, ever so. My jesteśmy już w drodze. Olcia, jak tam samopoczucie? Dobrze, jest okej. No trochę jesteśmy zestresowani, bo wszystko musimy na szybko zrobić. Nie wyspani, nie wyspani, bo oboje w sumie nie mogliśmy spać w nocy. Nie, ja się wyspałem, ja się czuję bardzo dobrze. Ty się wyspałeś? Tak. No to okej. Budziliśmy się, ale ja w sumie spałem 7 godzin. Twój tryb snu jest zawsze taki. Sati oczywiście jest z tyłu, pokaż tam Satiego biedaka. Ciężko było go nawet zapakować do kontenera, no bo miauczał, choć w sumie nie wiem, czy dlatego, że nie chciał wejść. Nie no, boli go strasznie i to widać. Ledwo chodzi, bardzo kuleje. Zaraz dowiemy się, będziemy w klinice i mam nadzieję, że mu dadzą po prostu leki odpowiednie i będzie wszystko dobrze. Jak to? Duże tabletki. Szkoda, że tak. Jak tam panu jest? Źle, prawda? Zaraz będzie miał robione no takie kujki. Biedny. Będzie miał. Z nim przyjeżdżamy następnego dnia, właśnie. Jutro. Następnego dnia z nim przyjeżdżamy. Będzie miał zastrzyki. Bo też bardzo ciężko nam jest mu podawać w domu leki. No bo Sati jest takim niegrzecznym kotkiem, jak... Czy jest kochanym, ale trzeba coś robić, to już gorzej. No. Dobra, pani zaraz przyjdzie. Także jesteśmy po wizycie. I? Trochę spoceni, ze stresu. Ja nie. Nie? Ja się nie płacę ze stresu. Ja akurat nie, no jak jest coś takiego, to ja akurat tak mam. Od razu mi się gorąco robi. No bo strasznie wyusyczał, natomiast dostał 3 zastrzyki, dostał jeszcze do domu 1. I co? No i zobaczymy, jak się będzie czuł. Olcia teraz jedzie do lekarza, ją zawożę, jadę z Satim do domu, żeby zobaczyć, czy będzie jadł, bo to jest bardzo ważne. Jutro mamy kolejną wizytę, no i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dzisiaj jeszcze jedziemy do fryzjera, mamy bardzo dużo spraw do załatwienia, więc... Fryzjer najważniejszy. No, fryzjer mało. Nie mogę odwołać fryzjera. W tym momencie fryzjer jest mało ważny, ale... No, ale nie mogę go odwołać, bo już zapłaciłam zaliczkę niestety. No, to możesz, tylko pieniądze przepadną. No, stówka. Każdym razem, jak tędy jedziemy, to myślę, że ten szpital to jest ta świątynia. Dlaczego? Wyjeżdżamy, tutaj już naprawdę jest szpital. W sumie podobny. A i wygląda jak hotel. Wygląda jak ten. Tutaj będzie mój apartament. Do spania.
I tutaj mi przyniosą wreszcie jedzonko do łóżka. Tilku, chodź. Ma jedzenie, więc teraz będziemy testować, czy zje, czy w ogóle wyjdzie stąd, czy nie będzie chciał wychodzić. No jednak to jeszcze nie jest ten moment chyba. Tak, Satiś? A, było tak, że jeszcze przez 2 godziny może mieć takie duszności. I na razie widać, że jeszcze ma to od tego, od leku przeciwbólowego, więc to jeszcze przez jakieś 2 godziny pewnie będzie taki trochę. Zobaczymy, jak przyjedzie. Odpoczywaj sobie. Kochani, ja jestem już po wizycie, wszystko, w sumie to nie wiem, czy wszystko jest w porządku, bo nie byłam badana, bo jednak okazało się, że pani doktor neonatolog to jest, znaczy okazało się, to jest doktor od noworodków. Czyli nie ode mnie, czyli właściwie... Właśnie, to po co byłaś na tej wizycie? Nic, co jest związane ze mną, nie jest załatwione. Ale po co byłam? Żeby na przykład powiedzieć, czy zgadzam się na szczepienia. Dziecka po porodzie. Nie mów tego, bo to jest bardzo kontrowersyjne. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, więc nie powiem, czy się pozwólcie, zgadzam. Pozwólcie, że tę decyzję pozostawimy sobie. Takie i informacje. Głosowanie, chrzty i takie tam. Tak, wybory, chrzty, religia. Inne rzeczy zostawiamy dla nas, bo to są bardzo takie delikatne tematy i nie chcemy jakby tego poruszać. I zostawiamy dla nas i dla was do wyboru, żebyście wy sami podejmowali decyzję. No i co się dowiedziałam w sumie? Jeszcze powiedziała mi, że mam jakieś dodatkowe badania porobić, jak już będę w swojej jakby przychodni, strasznie trzęsę. I w sumie to nic więcej. A i zapisałam się na KTG, na USG. Co to jest KTG? To jest badanie tętna płodu. Pod koniec ciąży się wykonuje. Zapisałam się na KTG, zapisałam się do anestezjologa, czyli od pana doktora, tudzież pani doktor od znieczuleń, żeby pogadać o tym, jakie będę chciała znieczulenie i na USG też. Czy pani ci powiedziała coś a propos tych bóli, które miałaś? Nie, dlatego, że Stefanie w ogóle nie jest od tego. No ale może się trochę zna, ty nie zapytałaś w ogóle? Nie, nie zapytałam. Oj. Goodbye, my love, goodbye. Dzisiaj ja wyglądam się jak kubka. Kubka, kubka, niemowlaczka. Nie, wyglądam jak taka porządna kubka. Porządna kubka. Pieska? Nie wiem, po prostu wyglądam źle dzisiaj, jestem zła w ogóle. Wyglądasz cudownie, kochanie, wyglądasz bardzo pięknie. Teraz muszę ci dać buziaczka. Daj buziaczka, buziaczek! Włoski będziesz miała śliczne dzisiaj. Będzie bardzo fajnie. Pa, pa, ciao! Arrivederci! Au wiedersehen! Chcesz coś? Nie. Dobra, to pa! Pa. Miałczysz trochę, ojoj, dzióbku, kochany, już ci trochę lepiej, tak, super, wcześniej w ogóle nie miałczał nawet do mnie, wiecie, super, cieszę się, no, kochany, jestem już tutaj, wiesz, no co, mordko, troszkę lepiej widzę, co? Idę zobaczyć, czy zjadłeś. No nic nie zjadłeś, no wiesz co? Jeszcze jak zaczniesz jeść, to już w ogóle będzie super. O, no Satiś! Please, Sati, please, Boże, weź to zjedz. O Jezu. Boże, całe szczęście. Kochany kotek. No, super kotku, że jesz. Ja to wam powiem, że ja na stare lata to się rozklejam w takich sytuacjach. Łóżeczko było widać. Oj, super, super, że je. Mega po prostu. Olcia w ogóle zostawiła telefon w samochodzie, więc dzwoniła teraz od fryzjera z jakiegoś telefonu, więc nawet nie mogę jej napisać, że Sati jest zdrowy, ale na pewno się ucieszy. Super, tak się cieszę. Dobra, idę na siłkę. Jej, całe praktycznie zjadłeś. Ale jesteś kochany, Satilku. Tutaj trzeba posprzątać, widzę coś tam. Dobra. Patrzcie, jak zjadł. Super, zaraz ci następne zrobię. Oj.
nie uczyła jak fryzurka. My się nagrywaliśmy vloga? Tak. A, no taka mam, a nie wiem jak w kamerze wyglądam. W kamerze wyglądasz... Ogólnie to jest balejarz, no nie? Myś bokiem się pokaże. Powiem szczerze, że mi się podoba, takie trochę... Ja nie jestem przyzwyczajona jeszcze znaczy, do tego. Ja bym ci wziął takie bardziej blond niż takie platynowe, wiesz? Takich bym cię widział. A, że tutaj, tak? Ale do swetra ci pasuje. To jest sukienka. Swetro sukienka, no. No tak. Natomiast zobaczcie, nie jemy tylko w drogich restauracjach. Zobaczcie, bar mleczny, elegancko, klasa, ktoś klasa. Powiedział, że jemy tylko w drogich? Nie. Słuchajcie, więc mamy winowajcę, który pogryzł Satiego. To on. Nie no, żartuję. A teraz już tak całkowicie, że boję ciebie, odejdź ode mnie. To jest całkowicie, na poważnie, to jest on. To właśnie jemu musiałem otworzyć szczękę. No w sumie jest taki milutki, łagodny, bardzo fajny. Taki milusi, taki fajny. Ostatni etap dzisiejszego dnia. Co ty jesteś taka zła? Czesanie piersi? Ja ci... Jak to? Wyczesać ci? Zobacz, jak ona czesze. Nie możecie patrzeć na to. Patrzcie, co ja dla siebie biorę. Jestem tatą, co naprawdę muszę wiedzieć ojcowie. Zarąbiste to jest, bo już no. Widziałem tylko w środku. Co tam jest? Obudź sobie Włochem. Nie, no nie chcę być Włochem. Dobra, jesteśmy w domu. Jest godzina 22 za 20. I będziemy robili... Zastrzyk. Ej, dobrze wyglądam. Tak. Będziemy robili zastrzyk Satiemu. Ale tego wam nie pokażemy, no bo mało myślimy... co zgubiliśmy jeszcze ten zastrzyk. Znaczy, nie przesadzajmy. Sati sobie leży i no... Nie wie jeszcze, co się kręci. Nie wie, co się kręci. Że... Co się święci i kręci. Dobra, zróbmy to po prostu. Po prostu let's do it. Ocia. No, dzisiaj tak się troszkę szybko bije serce i musimy jeszcze wrócić. Tak się przyjęła. Muszę jeszcze wypełnić taką ankietę. Olcia już jest podpięta i no, trzeba przyznać, że na razie to nie jest jakieś bardzo optymistyczne. Ogólnie powinno być tutaj... No, jaki jest puls prawidłowy? Do 160 będzie ok. Do 160? Natomiast no, pojawiał się nawet 170. Pół godziny będzie trwało takie badanie. Dobrze. Coś Olcia potrzebuje? Tak. Co? Poduszkę, herbaty. Poduszkę tylko niżej trochę. Dobrze, już zaraz ci wszystko poprawię.